zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to się narobiło na kontynencie Ameryki Północnej. Jedna kanalia polityczna, Justin Trudeau, premier kanadyjski w 2022 roku, no to opieprzał rząd indyjski w Delhi za to, że wysłali policję na protesty rolników. No i on pieprzył właśnie, że Kanada zawsze będzie po stronie protestującej ludności, pokojowo protestującej ludności. No i to jest taka kanalia polityczna w stanie pieprzyć o wolności obywateli pół globu, po drugiej stronie globu, a nie jest w stanie zrobić tego po drugiej stronie ulicy, gdzie oni mają ten swój parlament. Biden taki sam. Biden po drugiej stronie globu martwi się o granicę z Ukrainą, a granicę z Meksykiem, gdzie tam jest, przechodzi nielegalnie 200 tysięcy ludzi bez żadnej kontroli, bez żadnego sprawdzania linii papilarnych, bez podawania nazwisk, tym się nie przejmuje. No tak, także to są kanalie polityczne, które właśnie doprowadzają do rozpadu całej normalności. No, także zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Polecaj, gdzie możesz. No, pisz, gdzie możesz, dziel się swoim zdaniem, zadowoleniem, niezadowoleniem. No oczywiście tam większość ludzi jest normalna i jakoś pisze normalnie, przyjemnie. Wszelakie jakieś takie nienormalne zachowania, no to wyparowywują, no bo po co coś takiego ma być. W każdym bądź razie Biden teraz w zeszłym tygodniu, to kto w imię boskie dał Putinowi prawa do tego, żeby zadeklarował nowe państwa w Europie. Tak się pytał Biden, no i właśnie powiedział, że będą te sankcje ekonomicznie. No i pytanie, kto dał te prawo? No Zachód. Zachód dał prawo, no bo Zachód w zasadzie, ten lewacki Zachód od II wojny światowej, ponad 75 lat temu, kiedy wojna się zakończyła, no to wszyscy ci lewacy, marksiści, no to doszli do wniosku, że to tylko wspólna Europa, współpraca, miłość, kwiaty i dożynki, że to wszystko będzie cacy, no a tutaj wygląda, że nie. Do tego lewacy doprowadzi, no mają jedną wojnę, lewacy mają wojnę z węglem. Zabijają węgiel, walczą z węglem w Europie, walczą z węglem w Ameryce, ale wojna jako taka między narodami już miała nie istnieć. Miało to zastąpić sprawy polityczne, sankcje i tak dalej, i tak dalej. No, ktoś normalny to powiedział, że zawsze można rozmawiać o spokoju i pokoju, no ale trzeba za plecami mieć niezły kij, bo bez kija to ciężko to się dzieje. No i tutaj przez pierwsze dni to administracja Bidena w ogóle bała się powiedzieć, że to jest inwazja. No później Biden powiedział, że to jest początek rosyjskiej inwazji. No później powiedział, że będzie początek amerykańskich sankcji, potężnych amerykańskich sankcji. Biały Dom, Biden myśli, że te sankcje cokolwiek zrobią, że zatrzymają najazd na Kijów. No ogólnie rzecz biorąc, no to Trump to właśnie powiedział, że Putin rozegrał Bidena jak jakąś taką starą
Dlaczego? No straszył wszystkich, że wszystkich tam wymorduje, najedzie, będzie zajęta cała Ukraina, Europa po prostu tam pokrzykiwała, Niemcy dosyć troszeczkę tak mało, no a później jak tylko zabrał te dwa rejony, to wszyscy odetchnęli z ulgą, że nie ich wyrwano na poświęcenie, no i teraz wszyscy odetchnęli, ci, którzy się ogólnie rzecz biorąc bali, no to jest powtórka z powiedzmy z Czechosłowacji, to jest powtórka z Czechosłowacji, z tego co Niemcy robili i co robili Rosjanie w 1939 roku. No ale jak się popatrzy na całą tą sytuację, no to Biden miał parę takich sytuacji. W 2012 roku to wszedł do Gruzji, w 2014 był ten Ukraina, także to wszystko nadchodziło, cała ta sprawa współpracy, to jest wiadoma. No w Ameryce po tej zimnej wojnie, no to wyglądało na to, że największym wrogiem są Chiny. No i Chiny faktycznie są wrogiem. Oni odczekali trochę, sprzedawali za miliardy te wszystkie sześciopalczaste laleczki do McDonald'sa. No a teraz produkują najwyższej jakości półprzewodniki do komputerów, do telefonów i tak dalej, i tak dalej. I Ameryka tam się obawiała, że Chiny po prostu podniosą łeb i zaczną kąsać, no i zaczynają. Teraz najprawdopodobniej, już parę razy mówiłem, 1, 2, 3 odcinki było o tym, że po tym jak Rusy zaatakują Ukrainę, no to Chiny będą chciały wejść na Tajwan. Od czego to się wszystko zaczęło? No w sumie to się zaczęło od wyboru Bidena. Kiedy Biden został wybrany, no to już nie było silnego przywódcy takiego jak Trump. Także Putin szalał za Obamy, Putin szaleje za Bidena. Dlaczego Chińczycy mogliby coś takiego zrobić? No dlatego, że w zasadzie co teraz Europa zrobiła? No Europa, Niemcy powiedzieli, że ten północny strumień 2, czyli ten rurociąg, który omija Ukrainę, idzie dołem czy po dnie Morza Bałtyckiego, że nie będzie otwarty, że będzie nowe podejście do tego, no ale też tak z tyłu to słychać, że oni mówią, że kiedy Putin wejdzie na Ukrainę całą, tak, a teraz nie wszedł na całą, no to już wygląda na to, że wejście w te dwa rejony, które niby się zadeklarowały niezależne, no to Niemcy niedługo zgodzą się na otwarcie tego kurka. Ameryka powiedziała, że blokuje te konta pięciu bankom. Tak samo i Johnson. Johnson tak samo z Anglii powiedział, że blokuje tym oligarchom. No w sumie Londyn to się nazywa Londongrad, no bo tam najwięcej tych oligarchów przyjeżdżało, te pieniądze wydawali. Tam jeden z nich, tych byłych komunistów, no to on kupił któryś z tych zespołów, tam Chelsea czy Manchester United, te miliardy wydaje, także Londongrad, no to by wszystko pasowało. Wszyscy się odgryzają, no ale prędzej czy później pękną te wszystkie uspokoją się i nie będą już ścigać. I dlatego chyba Chinom chyba zależy po prostu też na wyjściu do Tajwanu, bo jeżeli Ameryka i Anglia i Europa chcieliby robić te takie same restrykcje finansowe przeciwko Chinom, no to już w ogóle, to już wtedy by był cała zapaść na wszystkie strony.
Także, że jeżeli Chiny napadłyby na Tajwan i Putin jest w tych dwóch częściach Ukrainy, no to się wszystko rozejdzie po kościach i wszyscy ci politycy powiedzą, żeby o tym zapomnieć. Będzie paru takich jak Chamberlain, który tam w 37 czy 8 roku, kiedy wrócił z tej zajętej Czechosłowacji, znaczy on wrócił chyba z Berlina, ale mówił o zajętej Czechosłowacji, no to on powiedział, że to ten pokój na świecie jest na 1000 lat i on już ma wszystko dogadane z Hitlerem. Czy będzie następna trzecia wojna światowa? No może nie, ale będzie ten spokój, te uspokojenie po tych zajęciach dwóch krajów, dwóch narodów przez Chiny i Rosję. Iran no nie ma czego zajmować. Może Syria coś tam zrobi, no bo w Syrii no to też było ciekawe, że za Trumpa tam kiedy oni troszeczkę szaleli, no to w sumie Trump, administracja Trumpa, tam była organizacja takich jakich bataliony psów wojny z Rosji. Tam było 90 obywateli ruskich i 3 obywateli nieruskich. No i cały ten konwój jechał pomagać Asadowi. No i Ameryka ich tam zlikwidowała. No to Putina troszeczkę to zdenerwowało. No ale zobaczył, że Trump no to jest poważny gość i nie ma co z nim zadzierać. A z Bidenem, no to teraz jest makabra. Wszystkie te chęci Europy Zachodniej do zatrzymania wpływów rosyjskich, no to za dużo się nie zrobi. Teraz cała ta bitwa w Europie, no to kwestia jest taka, co z Niemcami, cały ten kanclerz Olaf Scholz, on krzyczał o właśnie zwiększaniu budżetu militarnego, bardzo dużym zwiększaniu, no ale prawda jest taka, że oni wydają 1,5% swojego budżetu narodowego, a nie tyle, co powinni wydawać, czyli tak jak NATO wszyscy się zadeklarowali do 2%. Także ta inwazja, czy coś zmieni, no przypuszczalnie może trochę zmienić. Tyle tylko, że Niemcy no to mają ten plan, te wszystkie Bismarcka, Hitlera i tak dalej, cała ta współpraca, całe te od 100 lat, no to jest to, że oni się nieźle dogadują. Niemcy do tej pory żadnej broni nie dali Ukrainie, ani technologii, ani broni. Także oni jednak wolą współpracować długoterminowo z Rosjanami. Zatrzymanie tego rurociągu, no tak jak wspominałem, to jest na krótki okres. Francja no to też jest była wściekła, że NATO to jest jakaś współpraca angielskojęzycznych, czyli Wielkiej Brytanii i Ameryki. I oni mają przekonanie, że to jest taki instrument angielsko-amerykański. Emmanuel Macron, no to on uważa, że w zasadzie nie ma co się tam za dużo wtrącać. Osłabienie Europy widać. Osłabienie widać kompletne przez 70, ponad 70 lat od II wojny światowej, no to w zasadzie Ameryka była odpowiedzialna za to, żeby tam nawet podatkami amerykańskimi, bo to jest najciekawsze właśnie to, że to ten sukces Ameryki pozwala na to, że Ameryka tam pompuje jednak te pieniądze. Dwie generacje, dwa
pokolenia Europejczyków w sumie przekonały się, że to już nie jest ważne, te wszystkie dyskusje, dysputy i problemy, żeby to walczyć, że prawo na to jest, że XXI wiek, no to jest inaczej. No i to jest niespodzianka. No ale kiedy nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. No i teraz wszystkie te ruchy w kierunku tej zielonej energii, te wiatraki, niewiatraki, cele słoneczne i tak dalej, no to nie wytrzymuje. Tak, to potrzeba jednak tej energii kopalnianej. Do Polski przyjeżdżają Niemcy i mówią właśnie, że żeby Polska nie myślała o energii nuklearnej, no Francja myśli. Także to się wszystko przytasowywuje. W Ameryce będzie kompletne przetasowanie. To już widać na naszych oczach, ten wybór Bidena. No nie wiadomo jak. Teraz wygląda na to, że po prostu nikt nie mógł na niego głosować. Także będzie przetasowanie w Senacie, będzie wielkie przetasowanie w Izbie Reprezentantów, będzie wielkie przetasowanie bo ceny benzyny, inflacja, Afganistan, Ukraina, wszystko to, co komuniści amerykańscy się dotknęli, no to doprowadzili do jednej wielkiej ruiny. Nawet jak Chińczycy nie wejdą na Tajwan, to jest jedna wielka różnica. No Biden na amerykańsko-meksykańskiej granicy nic nie robi, no ale na tej rosyjsko-ukraińskiej stara się coś robić. Znaczy oni będą tam wysyłali jakieś sprzęty większy, no na pewno, ale czy to coś da? No chyba już teraz to nie. To wszystko się uspokoiło. On, Putin osiągnął to, co chciał. Te rejony odłączeniowe się odłączą. Donbas jest dojście do Krymu. No i wszyscy odetchnęli z ulgą. Także wszyscy są szczęśliwi, że przeżyli. No prawda jest taka, że szkoda by było tych Ukraińców tak samo. No bo młodzi żołnierze by poginęli, młodzi ludzie też by, część by wyjechała stamtąd, to cała ta wojna byłaby dosyć nieprzyjemna, ale ta jednak współpraca i rozmowy jakoś nie działają. Inne jest kompletne podejście do światopoglądowe. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, co tu mówić? No, głosujcie na normalnych, na którymkolwiek kontynencie jesteście, głosujcie na normalnych. Nie dajcie się uwieść socjalistom, nie dajcie się uwieść bajkom, szczególnie ludzi, którzy pracują w budżetówce. Wszyscy ludzie, którzy żyją i mają pensje z podatków innych, no to chcą socjalizmu, chcą, żeby były jak największe podatki, no bo to jest w ich interesie. To jest w ich interesie, a benzyna jest coraz droższa. Także to jest przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Wybraliście go. Zawalił Afganistan, zawalił energię, no, zlikwidował rurociąg. W pierwszym dniu zlikwidował amerykański rurociąg, a później błagał, żeby Arabi i Ruscy produkowali. Odkręcił kurek ruskim. To Ruscy w podziękowaniu zrobili mu najazd na Ukrainę. No, tragedia na wszystkich frontach. Mam nadzieję, że jako socjaliści zmądrzejecie, pójdziecie po rozum do głowy i będziecie głosować lepiej, najlepiej na republikanów, trochę jeszcze mniej, troszeczkę lepiej, no to
zadeklarujcie się jako niezależni, też głosujcie na Republikanów, albo w ogóle nie idźcie na wybory, to też pomoże. No, dużo demokratów nie pójdzie na wybory teraz w wyborach międzyprezydenckich 2022, no i dużo z was nie pójdzie na wybory w 2024. No, posypcie sobie głowy popiołem, załóżcie jakieś tam włosiennice i lejcie się batem za to, co zrobiliście Ameryce, Polsce, no i całemu światu. Zdrowia dla normalnych.